Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, 1928 był to rok, w którym była rozegrana Olimpiada Szachowa. Dokładnie była rozegrana w Hadze, polska reprezentacja zajęła w niej trzecie miejsce, także fantastyczny wynik. W reprezentacji grał Dawid Przepiórka, między innymi, który rozegrał swoją partię właśnie z Maxem Euwe, piątym mistrzem świata. Dawid Przepiórka, moi drodzy, urodził się w 1880 roku, w latach swojej świetności był 15. zawodnikiem świata. No i tutaj z Maxem Euwe walczył jak równy z równym i przejdźmy do analizy tej partii. Moi drodzy, mistrz świata rozpoczął posunięciem skoczek na F3, czyli otwarcie Retiego. Najczęstszym ruchem jest ruch D5, tak też potoczyło się w partii i posunięcie C4. Widzimy, że ten ruch prowokuje czarne tutaj do wybicia za korzyść zyskania tutaj centrum białymi. Najczęstszym teraz ruchem w obecnych czasach spotyka się ruch D4, ale ku mojemu zaskoczeniu tutaj przeciwnik wybił, znaczy Dawid Przepiórka wybił na C4 pionka. Co według mnie najlepszym posunięciem nie jest, ale to jest rok 1928. Tam teoria debiutów była pewnie jeszcze trochę mniej znana niż w obecnym czasie. To jest prawie 100 lat, moi drodzy, kawał czasu. No ale przejdźmy dalej do analizy. Tutaj białe zagrały dosyć spokojnie posunięcie E3. Naturalne posunięcie. Tutaj goniec chce tego pionka wybić. Są też takie opcje jak typu skoczek A3 i widzimy, że B5 nie można zagrać. Skoczek po prostu chce w następnym ruchu wybić pionka na C4. Tak też można grać. Tutaj czarne nie zdobywają oczywiście pionka. Nie ma takiej możliwości. I pionek A6. Taki pion A6 wydaje się dziwnym ruchem, jakby ktoś spojrzył na tą pozycję, kto to gra w ogóle, to jacyś totalni amatorzy, nikomu nie ujmując, bo często osoba, która zaczyna grać w szachy, no to gra tymi pionkami bocznymi, prawda? Czasem o dwa pola, co jest kompletną bzdurą, ale potem jak się już zagłębimy, to gramy pionkami środkowymi. Tutaj ten ruch nie szkodzi czarnemu w ogóle, bo zawsze tutaj ten goniec wybije tego pionka i w pewnym momencie B5 z tempem można zagrać i ustawić gońca na B7. Dosyć takie ciekawe zagranie, aczkolwiek w tych czasach się już rzadko spotyka, żeby w ogóle tutaj było bicie. No dobrze, ale poszło jak poszło. Nastąpiło bicie na C4, no i skoczek F6. Trzeba wyprowadzać figurę jak najszybciej. Roszada ze strony białych, posunięcie E6. Myślę, że ten ruch też jest ok. Wielu pewnie z was myśli, dlaczego tutaj pionek blokuje tego gońca. No otóż goniec wyjdzie przez B7 prędzej czy później. Posunięcie D4. No i widzimy, że z otwarcia Retiego powstał nam przyjęty gambit hetmański. Tak zaskakująco. Skoczek z B na D7 ze strony czarnych. Hetman E2. No i tutaj poszło B5 od razu. Ja tutaj często grywam takie posunięcie A4, żeby właśnie zapobiec posunięciu B5, no ale hetman E2, B5, tak też można grać, goniec B3, no i od razu ostre posunięcie ze strony czarnych, moi drodzy, C5. Bardzo fajna decyzja, słuszna, no trzeba tym pionkiem szybko wybić, jeżeli tutaj nastąpi w którymś momencie bicie, to zawsze mamy wybicie fajne skoczkiem na C5 z tempem atakując gońca i chętnie tego gońca oczywiście byśmy wymienili za skoczka. No tutaj białe nie dają za wygraną, oczywiście tak łatwo te bicie nie nastąpi. A4. A4 właśnie kąsa troszeczkę tutaj te skrzydło hetmańskie, no i trzeba jakoś zareagować, moi drodzy. Ciekawą alternatywą jest w ogóle zagranie teraz goniec B7, bo po wybiciu na B5 AB i tutaj wieża musi wybić na A8, bije hetman A8, widzimy, że tak oczami wyobraźni tutaj trzeba sobie to spojrzeć w to głębiej i tutaj mamy hetmana na A8, gońca na B7 i strzelamy w skoczka na F3, więc ten pionek na B5 może nie byłby tak do końca do wzięcia, bo na F3 wisi na końcu. No ale tutaj Dawid Przepiórka zagrał od razu posunięcie C4, goniec C2 ze strony białych, goniec B7. No i tutaj czarne, mimo jeszcze nie zrobienia roszady, stoją myślę, że całkiem przyjemnie. Jeżeli ktoś gra przyjęty gambit hetmański czarnymi, to jest tu na pewno zadowolony. Skoczek z B na D2 ze strony białych. No i goniec E7 przygotowuje tutaj króla do roszady. No, ruch rozwojowy, delikatnie, można zagrać. Posunięcie E4. No widzimy, że białe tutaj starają się
te centrum ładnie ustawić i gnieść tymi pionkami tutaj czarne figury, ale tu się naprawdę nic złego jeszcze nie dzieje. Hetman na C7, taki ruch standardowy. No i posunięcie E5. No moi drodzy, ten ruch, jasne, no to jest taka, powiedzmy, takie zagranie bardzo logiczne, bo otwieramy gońca białymi, powodujemy, że skoczek ma fajne miejsce na E4, no i w następnych ruchach goniec G5 czy goniec F4, no po prostu figury białych wychodzą, ale plus dla czarnych jest taki, że skoczek wędruje na D5 i powiem wam, że ta pozycja mi się bardzo już podoba, mimo wszystko czarnym kolorem, dlatego, że tutaj te pionki są na hetmańskim skrzydle w postaci 3, a tutaj są 2. No i przy skoczku D5 może być bardzo niebezpiecznie, bo tutaj jest dosyć łatwa gra. Po prostu trzeba starać się tymi pionkami maszerować do przodu. Jeszcze trzeba uważać na zrobienie roszady, bo ten atak białych tutaj może być dosyć nieprzyjemny, więc bardzo, bardzo trzeba uważać. Skoczek na E4 scentralizował tutaj biały skoczka. No okej. Pozycja jest totalnie równa według oceny tutaj naszego programu szachowego. Zgadzam się, ale myślę, że kwestia gustu, kto jakim kolorem woli grać. No, ja już powiedziałem, nie wiem jakie wy macie zdanie, chociaż gambit hetmański bardzo lubię grać oczywiście białymi, więc myślę, że białymi też można by było próbować. Aczkolwiek, no, zobaczmy jak to się potoczyło dalej. Skoczek na B4, no taki ruch od razu atakuje gońca. No okej, goniec B1 zagrać musi, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby białymi tak bardzo łatwo tego gońca oddać ze skoczka, bo wtedy się robi powoli katastrofa. W następnym ruchu można próbować grać skoczek B6 i kolejny skoczek wędruje na D5. Zauważmy, bardzo ważną rolę spełnia goniec na E7, który pilnuje bardzo ważnego pola D6. Jeżeli skoczkowi by się tu udało zagrać bez tego gońca z szachem, no to mogłoby być bardzo niebezpiecznie. Hetman C6, bardzo ładne zagranie, które pilnuje tutaj na B5, przy okazji pozornie stwarza problemy tutaj matowe na białego króla. Wieża E1 i skoczek na B6. Fajny ruch, zdrowy, tutaj wymusza coś ze zrobieniem z pionkiem A4, no i przede wszystkim skoczek ma placówkę na D5, kolejny skoczek. No i tutaj poszło AB, AB. Wieże się szybko wymieniły. Oczywiście goniec, nie skoczek, bo goniec A8 jest tak samo silny jak na B7. To jest myślę, że łatwe. Goniec G5. Moi drodzy, i teraz Dawid Przepiórka zagrał bardzo dobre posunięcie. Zresztą na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo trudne. No ale to jest klasyka, moi drodzy. 1928. Tamci panowie i panie szachiści grali w szachy mega logicznie, no to były piękne szachy kiedyś, teraz są nadal, ale już są szybsze i dynamiczniejsze. Moi drodzy, goniec F8, jakże to dziwny ruch, gdy goniec wyszedł już i teraz musi wracać na to samo miejsce. No nie możemy sobie pozwolić na wymianę gońca, dlatego że będzie zagrane wtrącenie skoczek na D6 i król jest zderoszowany, trzeba na to bardzo uważać. To znaczy może od razu tak nie pójść, bo tam po wybiciu, jak król odejdzie, jakbyśmy wybili, skoczek by zagrał na D6, król odchodzi i tam skoczek nie może ruszyć, bo jest hetman, bo hetman daje mata, przepraszam, na G2, no ale wymiana tych gońców na pewno jest na korzyść dla białych, dlatego ten goniec F8 zachowuje tutaj czujność i trzyma pole D6. B3, no białe próbują drapać, no tutaj czarne to wybijają błyskawicznie. Wieża na C1, wieża na C1 zajmuje dobrą placówkę, ale jest skoczek na C4. Zauważmy, skoczki się nieźle rozegrały w centrum, dosyć fajnie to wygląda. Posunięcie D5, no ruch niespodziewany, niespodziewany ruch, ale to ma swoje wytłumaczenie. Białe poświęcają piona za jakiś oddech figur. Tutaj przypuszczam, że skoczek na D4 chce wskoczyć i zaatakować hetmana razem z pionkiem, podważyć obrońcę punktu C4. No czarne nie mają wyboru. Wybić trzeba. Wybicie tutaj pionkiem może się wiązać z tym, że ten pionek A6 w przyszłości może nieźle zamieszać na królu. Tutaj król jest w centrum, więc trzeba bardzo uważać i nie pozwalać na otworzenie tej pozycji białemu. Skoczek D4. No i hetman B7 zagrać trzeba. Zabieg kosmetyczny polegający na biciu na B5, to już mówiłem. Skoczek na C4 już wisi, ale trzeba.
odbić, wieża zbiła na c4, no i hetman grzecznie wraca na b7, żeby pilnować c8, bo tu szachy już grożą po prostu zwycięstwem dla białych. Wieża a4, ruch jak ruch, wieża gdzieś aktywnie zagrać musi, hetman się troszeczkę otwiera, no ale zobaczcie, jaki ten pion b3 jest niebezpieczny, aczkolwiek on jeszcze nie dochodzi do pola przemiany, więc no to nie jest takie łatwe, żeby tam tym pionkiem szybko zawędrować, no ale zostaje zagrane, oczywiście ten pionek sobie stoi, goniec b4, skoczek go broni, hetman broni, no taki ruch trzeba wykonać daleko, żeby spróbować zrobić tą roszadę, no trzeba szybko zrobić roszadę, hetman d3, no i moi drodzy, roszada nie jest teraz możliwa, dlatego że po wykonaniu roszady skoczek f6 i w następnym ruchu dajemy mata na h7, a więc h6 zagrywa Dawid przepiórka, goniec d2, no i goniec grzecznie wraca na e7, znowu była próba wymiany tego gońca, nie możemy tego zrobić, goniec pilnuje pola d6 bardzo mocno, wieża a5. No ruch taki może troszeczkę na aferkę, może jakieś tutaj poświęcenie nastąpi lub też wieża B5 wygląda całkiem groźnie. Moi drodzy, w tym momencie czarne zagrywają bardzo dobry ruch, niełatwy. No i spróbujmy znaleźć to posunięcie. Jest to naprawdę ciężkie zagranie, gdyż cały czas powtarzam, nie możemy zrobić roszady, bo tu praktycznie dostajemy mata. Skoczek F6, no skoczek odbija, pionek odbija, no albo tracimy figurę, albo jest mat na H7. Posunięcie F5. No wydaje się ruchem dobrym i jest dobrym, ale uwaga, jeżeli odejdzie skoczek, no to stoimy świetnie, tam oczywiście robimy roszadę, ale jest bicie w przelocie. To też przepiórka przeliczył. Tutaj skoczek odbija, widzimy osłabienie teraz punktu E4, bo tam hetman cały czas ma ochotę na G2 dać mata królowi białemu. Tutaj jest bicie z szachem. Goniec bije na F6. No i hetman G6 daje szacha. Widzimy, hetman przy okazji broni na G2. Król E7 trzeba zagrać. No niestety, czarne nie zrobiły w tej partii roszady i roszada już się nie wydarzy. Ale zwróćmy uwagę, że jest cały czas ten pionek. Jeżeli by się tu figury wymieniły przede wszystkim, no to czarne są zwycięskie. W tym momencie też nie ma jak dać za bardzo szacha królowi. Nie ma jak go bardziej atakować. Widzimy, że tu się wszystko trzyma. Goniec F6 znowu spełnia fantastyczną rolę obrońcy. Goniec E3. No szykuje nam się tutaj zagranie goniec C5. I teraz czarne zagrywają wieża C8. Bardzo silne posunięcie. I teraz moi drodzy, czy goniec może zagrać na C5? Otóż, jeżeli goniec zagra na C5, to szukamy odpowiedzi. Tutaj rzecz jasna ta wieża chętnie przyjęłaby ofiarę. Wieża by zbiła. No i hetman zagrywa na B4. Zobaczcie, są dwie groźby. Grozimy wzięciem tutaj wieży i grozimy matem. No i tak tutaj mogłoby nastąpić wieża D2 i na przykład hetman D2. No ta pozycja jest generalnie wygrana dla czarnych, tylko jeszcze troszeczkę techniki trzeba było tutaj ze strony czarnych, żeby to wygrać. Ja wiem, że większość z Was będzie pytała, ale jak to wygrywać, prawda? No moi drodzy, sprawa techniczna, ja się w to nie zagłębię, jeżeli ktoś ma ochotę. No tutaj może biały byłby w stanie się wybronić. Tu główny atut tutaj jest taki, że jest ten pionek B3. W każdym razie, czarne tutaj niczym kompletnie nie ryzykują, remis mają zawsze. Ustawimy sobie gońca D7, ten pionek podejdzie trochę na B2 w pewnym momencie i na przykład przy wymianie hetmanów król zawsze będzie aktywniejszy i pomoże może w promocji pionka. Sprawa techniczna, moi drodzy, no tutaj nie nastąpiło goniec C5, białe się tego prawdopodobnie obawiały i zagrały F3. Żeby już nie było tego ataku na G2. No i w tym momencie hetman B4. Znowu ten sam ruch. Tutaj przy okazji jeszcze pilnujemy. Grozi mat na E1 i wzięcie wieży. Wieża oczywiście musi dać szacha, goniec B7. No cóż, trzeba sobie stworzyć takie związanie. Nie ma innego wyjścia, ale hetman bardzo mocno to pilnuje. Król na F2. No trzeba zagrać, bo groził mat, bo inaczej też goniec E4, też grozi goniec E4, ale mat był ważniejszy, prawda? Wieża C7, na szczęście tutaj czarne się mocno bronią. Pamiętajmy o takich ruchach, które troszeczkę nas asekurują, żeby
szaleńczo nie iść na atak, tylko najpierw pomyśleć o obronie swojego króla. Hetman d3 ze strony białych, wieża d7 to już taka formalność powiedzmy, bardzo przyjemny ruch, który od razu hetmana atakuje. No i hetman wrócił, widzimy, że jak już hetman jedzie w drugą, w jedną stronę i w drugą, no to tutaj białe za bardzo nie mają planu na grę. No i moi drodzy, teraz posunięcie, które jest praktycznie fajne, fajne wykonane posunięcie, które wymienia już trochę materiału, jest to ruch goniec na d4, bardzo fajna praktyka. No i tutaj po wymianie oczywiście hetman bije i tam wieża na końcu, przepraszam, wieża na końcu na a7 wisi. W partii nastąpiło król g3, w tym momencie goniec wybił na e3, to już taka rozpacz troszeczkę białych, na g7, król d8, tutaj hetman dał szacha, król oczywiście uciekł bardzo grzecznie, tu się wszystko broni. Jeżeli by nastąpiło na przykład z szachem zagranie na e5, no to hetman d6 i tu też wymiana powoduje, że też wygrywamy czarnymi. Goniec e4, no zwykła już teraz nastąpiła podstawka, ponieważ goniec skosił wieżę. W tym momencie Maksełwy poddał partię. Gratulacje dla Dawida Przepiórki, było to historyczne zwycięstwo z Maksem Ełwem, mistrzem, piątym mistrzem świata. Tutaj Dawid Przepiórka rozegrał również fantastyczne zawody w Hadze w 28 roku. Serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć!